to bardzo trudno ocenić. Przede wszystkim takie badania na świecie pokazują bardzo wyraźnie, że takie debaty działają tylko na takich niezdecydowanych i tych, którzy pierwotnie nie mają wyrobionego zdania. To znaczy, tą debatę elektorat Kaczyńskiego z pewnością uzna za wygraną przez ich kandydata, elektorat Komorowskiego za swojego kandydata. To jeżeli ktoś robi badania opinii publicznej, jest spytać tej części elektoratu polskiego, które deklaruje, że albo nie pójdzie do wyborów, albo nie interesuje się polityką, albo jest niezdecydowana. To oni osądzą najlepiej, co widzieli i kto im się bardziej podobał. Ta pozostała część to bardzo wątpię, czy ktokolwiek. Znaczy, ludzie już mają bardzo wyraźnie utrwalone preferencje wyborcze.